Nazywam się Gonzalo. Jestem metysem Portugalczykiem z perskiej tureckiej matki w Libii urodzony, bardzo bogaty. Około 11 lub 12 z rana z łóżka swego wstaję, kawę wypijam, na ulicę wychodzę, a tam po niej chodzę, a za chłopcami albo chłopakami. Gdy za jakiegoś upatrzę, to zaraz do niego podchodzę, jego o jaką ulicę zapytam, a tak z nim na począwszy gawędzić zaczynam o tym, a owym, żeby tylko wymiarkować, czy chłopca owego do grzechu namówić można za 2, 5 lub 10 pezów. Przeważnie jednak w lęku, w trwodze, co przystąpię, to zaraz odstąpię i mnie zbywają. Więc wtedy znowu za innym chłopcem lub młodzieńcem lub chłopakiem, który mi w oko wpadnie, znowu się go jakich grach zagaduję, rozmawiam, albo o tańcach zagaduję, a wszystko, żeby jego za 5 lub 10 pezów skusić. Ale chłopak ten ostro mi odpowie albo splunie, jeśli jakiegoś zdybię, a z nim za 2, 5 lub 10 pezów się ugodzę, zaraz jego do domu swojego prowadzę i tam na klucz drzwi zamknąwszy kurtkę, krawat, spodnie zdejmuję, na podłogę rzucam, do koszuli się rozbieram, światło przyciemniam, perfumę rozpylam, a tu dopiero chłopak mnie w mordę i do szafy mnie bieliznę wybierać albo pieniądze wydziera. Zmartwiały ze strachu okropnego, krzyczeć się nie ważę, wszystko jemu zabierać pozwalam i bolesne razy jego znoszę. Od razu w tych kuksów jeszcze większy ogień mój. Gdy więc wyjdzie chłopak, ja znowuż rozogniony, rozpalony, zachwycony, a tyż przestraszony, umęczony. I dalejże z oszczelarnikami, żołnierzami, marynarzami. Ale co przystąpię, to zaraz odstąpię, bo choć żądza wielka, strach jeszcze większy od żądzy. A tu już noc późna, ulice coraz puściejsze. Do domu więc swojego wracam, do koszuli się rozbieram, kości samotnie na łóżku utulam. A to, żeby nazajutrz znowu wstać, kawę wypić, za młodymi uganiać chłopakami. Następnego dnia znowu wstaję, spodnie, kurtkę przywdziewam i za młodymi uganiam chłopakami. A następnego dnia wstaję, na ulicę wybiegam i za młodymi uganiam chłopakami. A to, żeby nazajutrz wstać, kawę wypić, za młodymi uganiać chłopakami. A następnego dnia znowu wstaję, kawę wypijam i za młodymi uganiam chłopakami. Następnego dnia znowu wstaję, kurtkę, krawat, spodnie przywdziewam, za młodymi uganiam chłopakami. A to, żeby nazajutrz znowu wstać, kawę wypić, za młodymi uganiać chłopakami. Następnego dnia wstaję, kawę wypijam, za młodymi uganiam chłopakami. Następnego dnia znowu wstaję. Kurtkę, krawat, spodnie przywdziewam, za młodymi uganiam chłopakami. Czy to możliwe, człowieku nieszczęsny, żeby pokusie twojej rzemieślnik lub czeladnik lub żołnierz ulegał, gdy ty w nim tylko wstręt od razu wzbudzić możesz dźwiękami swoich? O, mylisz się. Ja oko mam duże i palące. Rękę białą, a stopę delikatną. Zresztą w potrzebie są, grosza potrzebują. Dlaczego ty im zatem więcej pieniędzy nie dasz, skoro bogatym jesteś? Spójrz pan na ubranie moje. Ja jak zwykły subjekt albo fryzjer ubrany chodzę i koszulę noszę za 3 pezy. A to żeby z bogactwem moim się nie zdradzić, bo już do tej pory pewnie byłbym z 10 razy nożem albo w łeb rozkiełbaszony. I dlatego ja choć pałac mam, własnego lokaja udaję. Własnym moim lokajem jestem w pałacu mym. Przeklętyż, przeklętyż. Los mój, błogosławiony, cudowny, ach słodki mój los i ja innego nie pragnę.